Słuchajcie, na co dzień dostaję mega dużo pytań odnośnie Mini 2 i Mini 3 Pro, którego drona warto kupić jako pierwszego, czy dwójeczkę, czy Mini 3 Pro i czy warto przesiąść się, upgrade'ować, czyli dopłacić, sprzedać Mini 2 i kupić Mini 3 Pro. Na te dwa pytania odpowiem dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał bardzo rozjaśni Ci sprawę i pomoże w wyborze Twojego pierwszego, czy drugiego, czy kolejnego drona. Zatem zaczynajmy. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, koniecznie skorzystaj z mojego darmowego przewodnika w pierwszych krokach z dronem. Tam znajdziesz porady i takie wskazówki dotyczące wyboru modelu, swojej wizji na wykorzystanie tego drona, rozwoju ćwiczeń i też kształtowania zarówno fotografii, jak i umiejętności filmowania i postprodukcji. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Przewodnik jest darmowy, znajdziesz go w opisie pod filmem. Porównanie tych dwóch dronów rozpoczniemy od ceny. Te dwa drony w wersji podstawowej z podstawowym kontrolerem i z jednym akumulatorem, zestaw Basic, różni 1700 zł na rynku polskim. Jest to duża różnica, ale ta różnica odzwierciedla dokładnie techniczną różnicę pomiędzy tymi dronami. To jest przynajmniej jedna klasa różnicy, jak nie dwie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dwójeczkę, ona jest na rynku już dość długo, około 2 lat. Miała sporo update'ów, aktualizacji. Jest fajnym, sprawdzonym, tanim, budżetowym dronem. Kto korzysta głównie z dwójeczki, osoby, które są albo na budżecie i nie chcą inwestować zbyt dużo środków, dlatego że mają inne priorytety, albo mają po prostu mniej kasy, bo ten dron jest naprawdę dobry. Dla osób, które są świadome, mają mniej pieniędzy, są w stanie naprawdę zrobić z nim dużo. Druga grupa to są osoby, które okazyjnie korzystają z drona, na przykład weekendowo, od święta, od wakacji, czy jakichś specjalnych eventów i nie korzystają cały czas w trybie, powiedzmy, 2-3 przynajmniej razy w tygodniu. Co osiągniemy, jeżeli chodzi o Mini 2, czego nie osiągniemy? Bardzo proste pytanie. My nie będziemy się zagłębiać w tym materiale w szczegóły, bo ten materiał taki nie jest. To, co osiągniesz, bardzo fajne wideo w dobrych warunkach oświetleniowych. Możesz filmować zarówno ze światłem, jak i pod światło, ale trzeba być trochę świadomym. Warto zainwestować w filtry, choćby Sunny Life czy Freewella, bo filtry dadzą Ci dużo większą elastyczność i przy filmowaniu jest to ważne. 4K w 25 ze światłem jest prawie nieodróżnialne w stosunku do modeli droższych. Pytanie, gdzie będzie brakowało dwójeczki, bo gdzieś musi mieć swoje rezerwy. Przede wszystkim jest to, że ujęcia pod światło na przykład o dużym kontraście, dużej rozpiętości tonalnej. Tam będziemy czuli te braki, czyli albo prześwietlone są mocno obiekty, na przykład jasna skała w centrum kadru, czy gdzieś z boku trochę, albo niedoświetlone są miejsca i nie mamy detali w cieniach, obszary ciemne, po zachodzie słońca, w okolicach zachodu słońca, tam wszędzie odczujemy braki. Wtedy musisz się posiłkować fotografiami albo wykonywać ujęcia, jeszcze jeżeli się da, ze światłem jest ok. To, czego brakuje dwójeczce, to oczywiście profile kolorystyczne. Mamy tutaj profil normalny, czyli te ujęcia są gotowe i to jest dron, który stanowi przedłużenie Twojego ramienia z telefonem, czyli de facto on uzupełnia ujęcia wykonywane smartfonem. Do tego jest przeznaczony. Jeżeli chodzi o tryby inteligentne, w dwójeczce mamy do dyspozycji tylko Quick Shots i są 4 podstawowe. Droni, Rocket, Circle i Boomerang. Nie mamy tutaj żadnego śledzenia, nie mamy tutaj Point of Interest, czyli krążenia wokół obiektów, nie mamy tutaj Hyperlapse i podobnych rzeczy. Patrząc na zdjęcia, jest dość solidnie jak na cenę i gabaryty, bo dysponujemy tutaj zdjęciami o rozdzielczości 12 megapikseli. Jest też format RAW, czyli RAWy popularne. Można śmiało w postprodukcji podziałać i to właściwie tyle, na co go stać. Nie jest to mało, ale też nie ma specjalnego szału. Jest to solidny dron, tani, najtańszy dron, jeżeli chodzi o DJI. Z cech użytkowych dobrze sobie daje radę na wietrze. On ma małą powierzchnię, niewielką masę, 250 gramów, więc możemy go używać też w centrum miasta. Jest głośniejszy od Mini 3 Pro i to musisz być tego świadomym, że on ma taki ton, który może być drażliwy dla ludzi, szczególnie jak wisisz dłużej w powietrzu. Czas lotu jest w porządku, około 25 minut, pół godziny, w zależności od warunków i stylu naszego latania. Mamy jeden akumulator w wersji podstawowej, możemy też dokupić sobie akumulator albo kupić wersję combo. Ładowanie poprzez USB-C, czyli możesz ładować podczas Twojej podróży czy wędrówki z powerbanka i to jest świetne. Ten dron nie ma wentylacji, więc chłodzi się podczas lotu procesor. Ogólnie jest to całkiem udany model, nie ma żadnych czujników, żadnego omijania przeszkód.
podstawowa sprawa i taka sztuka prostoty dla wielu osób. Jest to idealny model. Sensor jest stosunkowo mały. Sensory tego typu stosowano około 5 lat temu, bo to jest 1/2 cala i przysłona 2.8. Nie za dużo, nie za mało, tak jak mówiłem wcześniej. Filterki są dostępne, głównie Sunny Life plus Freewell i to wszystko sprawia, że ten dron jak najbardziej nadaje się do eksploatacji. Jeżeli chodzi o kontroler, mamy w tej chwili możliwość stosowania go głównie z tym kontrolerem. Jest to DJI RC N1. Fajny kontroler, dlatego że można do niego różne urządzenia mobilne dobrać, jeżeli masz na przykład fajnego iPada, jak najbardziej, może iPada mini, czy lepszy tablet na Androidzie. Całkiem dobrze sobie daje radę i te podstawowe funkcje są. Jest klawisz funkcyjny, mamy sporo ustawień, niektóre są bardziej podstawowe, niektóre są bardziej zaawansowane. I ta aplikacja DJI Fly plus aktualizacje firmware'u, które tutaj były robione, na przykład ustawienie balansu bieli i tak dalej, one sprawiają, że ten dron staje się już coraz lepszym narzędziem. Ma już około 2 lat, ale jeżeli ktoś ma ograniczony budżet i nie ma też serca do tego, żeby wchodzić w te drony nie wiadomo jak mocno, myślę, że to jest idealna propozycja. Przy okazji tego epizodu chciałbym też poinformować Cię, że przygotowuję śladem lat poprzednich i poprzednich modeli DJI przewodnik użytkownika DJI Mini 3 Pro. Jest to fantastyczny dron, którego warto wykorzystać, inwestując tak duże pieniądze. I właśnie w tym przewodniku krok po kroku przygotowuję ścieżkę postępowania. Od aktywacji po pierwsze ćwiczenia, przegląd aplikacji i możliwości tego drona po projekty kreatywne. Ten przewodnik powinien Ci pozwolić na to, żeby w pełni korzystać możliwości tego malucha. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link znajdziesz poniżej w filmie. No to dobra, no teraz pytanie, dla kogo jest Mini 3 Pro w takim razie? Jak sama nazwa wskazuje, to już jest dron Pro. I faktycznie, jak popatrzysz na ujęcia i na różnice w tych ujęciach, to jest przepaść, może być. Przede wszystkim przysłona ISO to są dwie rzeczy, które odróżniają go. Mianowicie tutaj mamy przysłonę 1.7 w porównaniu do przysłony w miniaczu dwójce 2.8. Czyli tutaj jesteś w stanie już ładnie rozmyć tło i mieć ostry obiekt na pierwszym planie. Jeżeli chodzi o wideo, mamy tutaj wyższy klatkaż, bo możemy wykonywać ujęcia w 4K, w 50 czy nawet 60 klatkach na sekundę. Mamy też slow motion dla Full HD. Tego nie ma w Mini 2. Tam jest 2.7K w 50 i 60 klatkach, natomiast tutaj mamy slow-mo w Full HD, 100 i 120 klatek na sekundę. To, co wyróżnia ujęcia wideo, to jest kadr pionowy w Mini 3 Pro. Możesz wykonywać ujęcia bezpośrednio na rolki i TikToka. Oczywiście w miniaczu dwójce można to skadrować w postprodukcji, ale tutaj mamy już gotowe obrazy, które możesz udostępnić na urządzenie mobilne i od razu opublikować. Na pewno genialną sprawę stanowi wychylenie gimbala do góry i ten gimbal w ogóle jest lepszy, zdecydowanie lepszy w porównaniu do Mini 2, bo tam, lecąc na przykład w trybie sportowym, mamy takie charakterystyczne drgania gimbala i on nam też próbuje nadrobić tą siłę pędu. Natomiast tutaj, w przypadku Mini 3 gimbal jest naprawdę dobry i jego ruchomość wynosi w tej chwili 150 stopni, czyli 90 w dół i 60 do góry od poziomu. Wracając jeszcze do spraw związanych z kamerą, mamy tutaj zdjęcia w rozdzielczości 48 megapikseli. Oczywiście to nie jest może jakość najlepszych bezlusterkowców Sony, ale jest ta jakość już bardzo przyzwoita. Faktycznie możemy wybrać albo 12, albo 48 megapikseli. Mamy też wideo w 10 bitach, czyli kolor jest dużo lepszy, dużo większa jest ta skala kolorów i kolejna sprawa, że mamy tutaj profile dwa kolorystyczne, a mianowicie naturalny i profil, który nazywa się Disney-like do postprodukcji. Do dyspozycji mamy tutaj też tryby inteligentne, jest Active Track, mamy tutaj Spotlight i mamy też POI, są hyperlapsy i też mamy możliwość wykonywania Master Shot, czyli sekwencji, która jest automatycznie wykonywana na danym obiekcie i sam system składa. Także pod kątem publikacji na mediach społecznościowych ten dron jest naprawdę świetny i daje nam genialny obrazek, szybko, efekty są błyskawiczne, nawet nie musimy specjalnie ćwiczyć, jeżeli chodzi o loty, o technikę, bo ten dron sam robi naprawdę dużo. Dodatkową ochronę stanowią sensory, przód i tył. Jak latasz do tyłu,
to one pracują tak i sylwetka drona jest faktycznie taka, więc nie należy się przejmować, że one są usytuowane, te tylne też w części przedniej. Pod kątem bezpieczeństwa APAS 4.0 jest genialny. Ja robiłem próbę, testowałem APAS 4.0, wychodzi to mega, zarówno w terenie otwartym, jak i w terenie mocno zalesionym. W lesie pomiędzy drzewami ani razu nie zaliczył crasha i też bardzo dobrze śledzi. Na rowerze, samochód, czy podczas marszu, czy biegu genialnie śledzi. Oczywiście może to nie jest jeszcze SkyDio, ale daje sobie radę i całkiem dobrze śledzi. Są takie sytuacje, kiedy się zgubi, na przykład jeżeli śledzi auto, jest na 6 metrach, wtedy wiadomo, że on nie obniża wysokości. Jeżeli rozpoznaje człowieka albo rower, faktycznie meandruje wtedy bardzo mocno pomiędzy nawet gałęziami czy obiektami i nisko też leci. Mówiliśmy trochę o optyce, dodatkową jego zaletą jest też większa matryca. Umożliwia nam na przykład wykonywanie ujęć wieczornych, bardzo ładnych i zdjęcia i filmy wychodzą o niebo lepiej wieczorem w porównaniu do Mini 2. No i jedna z podstawowych cech to ten dron jest bardzo cichy. Jeżeli latasz blisko ludzi, w centrum miasta na przykład, albo w takich miejscach, gdzie ludzie szanują swoją prywatność, to faktycznie ten dron jest genialny. 30 metrów już od ciebie nie słychać go, czy od obiektu. I pod tym względem jest jednym z najlepszych dronów, jakie miałem okazję użytkować. Na pewno jest najcichszy. I to jest jedyny dron, którego nie bały się konie. Podczas różnych sesji, jakie wykonywałem, zwykle konie płoszyły się, ale w tym przypadku spokojnie obserwowały i były zaintrygowane bardziej niż wystraszone. Wady tego drona to głównie podatność na wiatr, większa podatność, bo mamy tutaj dużą masę, brak czujników bocznych, trzeba uważać, żeby nie wlecieć bokiem. Zarówno sterując manualnie, jak i podczas inteligentnych trybów, na przykład quickshotów, możesz okrążać obiekt i wlecieć bokiem w przeszkodę. Czas lotu jest trochę krótszy niż w specyfikacji, bo zwykle wynosi około 21-22 minut. Można dokupić akumulator bardziej profesjonalny. Nie we wszystkich regionach na świecie jest on dostępny, ale wtedy zapewnia nam prawie 40 minut. Specyfikacja mówi trochę więcej, ale de facto około 35-38 minut można na tym akumulatorze uzyskać. To, co jest też fajne w Mini 3 Pro, to jest możliwość wyboru aparatury. Możesz latać zarówno na bardziej profesjonalnej, takiej jak RC, albo RCN1, zwykłej szarej. Wiadomo, ta aparatura jest droższa. Sama kosztuje 1500 zł, ale ma wbudowany ekran, jasny ekran, fajne drążki, bardzo precyzyjne. Ma też pokrętło zoomu, oprócz sterowania gimbalem i dwa klawisze funkcyjne z tyłu. Słuchajcie, podsumowując, co mogę powiedzieć. Mini 2 już ma swoje lata, więc uważam, że warto skupić się na Mini 3 Pro. Drona zwykle kupuje się na minimum 2-3 lata, więc jeżeli weźmiesz pod uwagę tą różnicę cenową typu 1700 w zestawie Basic i rozłożysz to na przykład na 2 lata, okazuje się, że to jest 50 czy 80 zł miesięcznie, więc to nie jest duża różnica. Ten dron Ci da naprawdę duże możliwości i nie musisz tak szybko myśleć o tym, żeby go upgrade'ować. Oczywiście są użytkownicy, którzy nie czują tych dronów, bo one są za lekkie, na wietrze, podczas takich lotów dalszych, na przykład nad oceanem, czują duży dyskomfort podczas lotów i ja to w pełni rozumiem. Wtedy potrzebujesz większą jednostkę, na przykład choćby R2 czy R2S, a może Mavic 3. Natomiast jeżeli mówimy o takich wakacyjnych selfie ujęciach, przedłużeniu ręki de facto, a nie wymagających misjach, to w ogóle jest inna bajka, więc uważam, że te drony mają swoje zastosowanie, są przede wszystkim małe, można je wszędzie zabierać i ze swojej strony mogę polecić Mini 3 Pro jak najbardziej. Ja nie miałem przekonania, ale ten dron jest po prostu lepszy. On ma też to, co sobie teraz przypomniałem, to dużo większe gabaryty. Jeżeli spojrzysz na rozstaw silników samych, to jest zdecydowanie lepiej pod tym względem. Ten dron po prostu jest większy w powietrzu. Tak samo, jeżeli chodzi o rozmiar śmigieł, Mini 3 jest większy. Więc polecam Mini 3, jeżeli faktycznie jesteś na budżecie, można pomyśleć o używanym Mini 2. Dużo osób mniej lata chcą pozbyć się drona, bo i tak nie mają do tego smykałki.
Więc jeżeli budżet to używka mini dwójeczka, tutaj wiadomo, że z czasem będzie więcej akcesoriów, więcej możliwości rozszerzeń. Na razie są to początki, drugi czy trzeci miesiąc tego drona na rynku, więc ciągle były jakieś braki logistyczne, ale myślę, że z czasem na pewno będzie lepiej. Ja tutaj przy tym Mini 3 używam filtrów marki Freewell, bardzo fajnie się sprawują i koniecznie trzeba pomyśleć o filtrach, ze względu na przysłonę głównie, bo jeżeli nie stosujesz filtrów, to przy filmowaniu, podczas filmowania w słoneczne dni, możesz mieć tak krótki czas naświetlania jak 1/4000 sekundy i to jest zdecydowanie za szybki czas. To mogę powiedzieć, że Miniacz 2 jest nadal fantastycznym modelem, nic się nie zmienia. Jak za swoje pieniądze proponuje, oferuje nam genialną wartość. Natomiast Mini 3 Pro wiadomo, że wchodzi już co najmniej o jedną, jak nie o dwie półki wyżej. Jest to dron, który ma bardzo dobre możliwości. Oczywiście też swoje kosztuje, ale jeżeli wiemy, jak wykorzystać te możliwości, to faktycznie jesteśmy w stanie sporo osiągnąć. Pamiętajcie o tym, że przygotowuję warsztat dotyczący użytkowania, eksploatacji i w pełnego wykorzystania tego drona Mini 3 Pro i zapraszam Cię bardzo serdecznie do sprawdzenia. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę na dzisiaj, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie.